Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym przewodniku do długowieczności. Kochani słuchacze, muszę Wam powiedzieć, zanim przejdziemy do tematu naszego spotkania, że w ogóle marzy mi się to, żeby na każdym naszym spotkaniu odrobinkę mówić Wam o długowieczności. Chciałbym, żebyście wiedzieli też, że ja pracuję też w laboratorium badań genetycznych. Dla mnie długowieczność, zdrowe życie i długie, zdrowe życie to jest taki aspekt, no, to jest najważniejszy cel mojej pracy. Tak, żeby pacjenci żyli długo i byli zdrowi. I zwróćcie uwagę, że to jest najważniejsze motto całego projektu WILOWE. My jeszcze nie mówimy za dużo na ten temat, ale jeżeli uważacie, że temat długowieczności byłby dla Was ważny, to proszę Was po spotkaniu dajcie mi znać, ponieważ ja chcę, a jeżeli będzie trzeba, to nie tylko będę mówił o temacie długowieczności w każdym z tematów, ale jeszcze chciałbym, jeżeli taka będzie Wasza potrzeba, w niektórych sytuacjach nawet dokładać czy modyfikować składy ekstraktów ziołowych, które mamy, i przygotować specjalną linię, dzięki której będziemy mówili o długowieczności. Mam nadzieję, że temat się Wam spodoba. No dobrze, dość tego wprowadzenia. Idziemy sobie w takim razie dalej. Dla tych z Państwa, z którymi wcześniej nie miałem okazji się spotkać, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i specjalistą medycyny klinicznej, dyplomowanym zielarzem i fitoterapeutą. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z prywatnych konsultacji w tym zakresie, zapraszam do Kebella Beauty Clinic w Katowicach. Dzisiejszy temat: sezon kontuzji i urazów, czyli ferie zimowe, które w tej chwili na przykład na Śląsku trwają i nasze dzieciaki i rodzice i wszyscy gdzieś tam sobie powyjeżdżali. Po Katowicach jeździ się fantastycznie, pomijając to, że 9 lutego w piątek jest strajk i będzie dużo traktorów, to naprawdę po Katowicach jeździ się cudownie. Jest pusto i w ogóle bez korków, prawda? No niestety, jak już tak wyjedziemy sobie na te czasy i na te ferie, to może się nam przytrafić coś takiego, że będziemy mieli jakiś uraz. Ja nie znalazłem jakichś takich najnowszych wyników, ale patrzmy tylko na takie statystyki, o czym my w ogóle rozmawiamy. Jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne i takie czynniki ryzyka, czyli w tym również narciarstwo czy łażenie po górach, to ze statystyk, które udało mi się znaleźć z roku 2017-18, ratownicy pomogli 336 osobom bezpiecznie sprowadzając je z gór. I tu nie chodzi o narciarzy, tylko ludzi, którzy gdzieś tam w tych wysokich górach się zaplątali. Natomiast niestety 6 turystów zginęło. Proszę również pamiętać, że ratownicy i policjanci działają na stokach narciarskich, więc ostrzegam tych, którzy lubią sobie chlapnąć alkohol na nartach, to nie jest dobry pomysł. Dlatego, że alkohol powoduje tak duże rozluźnienie, ale również rozluźnienie naszej czujności i tego, żebyśmy sobie i innym nie zrobili krzywdy, że wypijanie alkoholu w trakcie na przykład jazdy na nartach czy na snowboardzie jest karygodne. Błagam, nie róbcie tego. Można naprawdę sobie albo komuś zrobić krzywdę. Jeżeli chodzi o analizę tego, ile takich wypadków na stokach narciarskich się zdarza, to w Polsce co roku przyjmuje się, że około 3000 osób na stokach narciarskich ma jakiś problem. No i co to my mamy za problemy w tych górach, słuchajcie? No trochę takich obrazków, mam nadzieję, że Wam się to nie przytrafia. I nigdy nie przytrafi, czego nam wszystkim życzę. Na przykład złamanie kończyny. No jest to niestety częsta kontuzja w zimie. I powiem Państwu, że widziałem na oblodzonej powierzchni na stoku, kiedy osoby nieprzygotowane do jazdy na nartach łamały sobie nogi. I tutaj zwracam Waszą uwagę i o tym będziemy mówili w aspekcie suplementacji. Dobre przygotowanie do nart, w tym również wzmocnienie kości i mięśni ścięgiem,
pozwala, że macie większy zapas w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś przeciążenia kości. Jeżeli macie mocne kości, to prawdopodobieństwo jakichś problemów jest mniejsze. Dlatego uważajcie również na to, żeby się odpowiednio przygotować, rozgrzać, czy też odpowiednio odżywiać z pewnym wyprzedzeniem. Nie wspominam już o treningach przed wyjazdami na nartach. No jak już upadniemy, to można doznać wstrząśnienia mózgu. Tutaj taka uwaga praktyczna, kochani, i warto to zapamiętać do końca życia. Gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się komukolwiek z Was lub z Waszych znajomych upaść nieszczęśliwie, tak żeby doznała ta osoba wstrząśnienia mózgu i straciła przytomność, proszę się udać do szpitala i proszę po wyjściu ze szpitala leżeć sobie co najmniej 2-3 tygodnie w łóżku, nie wyłazić z tego łóżka, czytać dużo książek, pić dużo wody, zdrowo się odżywiać i pozwolić, aby mózg odpoczął. Dlaczego? Bardzo niewiele osób wie o tym, że po wstrząśnieniu mózgu powstać może zespół pourazowy, który może być przyczynkiem do poważnych następstw zdrowotnych, a nawet takiego inwalidztwa, gdyż zespół pourazowy może doprowadzić do niemożności prowadzenia normalnego życia. To jest podobna sytuacja była po COVID-zie. To był taki zespół zmęczenia. Właśnie trudno było to wyjaśnić. Słuchajcie, taki człowiek traci możliwość normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Bardzo uważajcie na tego typu rzeczy. Uraz mózgu, wstrząśnienie mózgu z utratą przytomności. 2-3 tygodnie leżymy w łóżku plackiem i czytamy książki. I zdrowo się odżywiamy. Możemy sobie również połamać żeberka. Słuchajcie, no niestety tak to już jest, że jak gdzieś uderzymy klatką piersiową, szczególnie o twardy śnieg na nartach, to może nam się taka krzywda zdarzyć. Bardzo często na łyżwach albo na śliskiej nawierzchni, tutaj mamy też osoby starsze, to jest typowa, częsta kontuzja zimowa, są urazy nadgarstka, czyli opieramy się, gdzieś tam podpieramy się na tym nadgarstku i dochodzi do złamań. Tłuczenia, zwichnięcia, skręcenia stawów. No to już jest, słuchajcie, bardzo, bardzo częste. Teraz troszeczkę o kontuzjach sportowych, czyli co mamy? Sinaki i krwiaki. Tego typu różne nieprzyjemne rzeczy. Czyli stłuczenia. To jest takie uszkodzenie ciała, tępy uraz i tu nie ma przerwania ciągłości tkanek skóry. Tak pięknie w medycynie mówimy, przerywamy ciągłość skóry. Czyli nie ma jakiejś rany, krew się nie wydostaje na zewnątrz, tylko po prostu dochodzi do takiego podbiegnięcia krwią, zasilenia obrzęku i bólu w miejscu stłuczenia. Czyli pod skórą dochodzi do takiego urazu. A oczywiście, jak wiecie, takie zasilenie przepięknie zmienia barwę z niebiesko-fioletowej na rdzawą i żółto-zieloną. Bardzo piękny kolory, można zobaczyć. Ostrzegam i tutaj zawsze staram się jakieś takie ważne informacje przemycać, że siniaki, które pojawiają się tak samo, nie wiadomo z jakiego powodu, nawet przy delikatnym stłuczeniu, mogą być objawem poważnych zaburzeń zdrowia, zaburzeń krzepliwości krwi. Błagam, proszę wówczas iść do lekarza i sprawdzić, co się z waszą krwią dzieje. Dobrze? Proszę o tym pamiętać. Jeżeli przy drobnym jakimś dotknięciu, a wcale nie silnym urazie powstają krwiaki. Jeżeli chodzi o leczenie stłuczeń, to można sobie zimne kompresy doraźnie przyłożyć, na przykład jakiś worek z lodem, a następnie w celu przyspieszenia wessania się krwiaka, czyli zobaczcie, najpierw zimne, tak, spokojnie, parę godzin, ten obrzęk sobie zmniejsza się, bo chodzi o to, żeby zmniejszyć obrzęk. Natomiast później, jak już ten obrzęk się ustabilizuje i nie macie tego obrzęku, dajecie okłady rozgrzewające, co powoduje zwiększenie przepływu krwi przez to miejsce i szybciej się te wszystkie rzeczy stamtąd resorbują, czyli usuwają. I teraz przechodzimy do przyjemniejszej rzeczy. To znaczy, czy można się zdrowo odżywiać i uzupełniać zbilansowaną dietę w taki sposób,
żeby wzmacniając swój organizm, dawać mu zapas, żeby w sytuacji krytycznej nie doszło do jakiegoś czegoś złego. Oczywiście, że tak. Panie, i to dotyczy nie tylko naszego serca, naszej wydolności. Tutaj mówię o sercu. Zobaczcie. Wychodzi sobie ktoś po schodach. My często w medycynie określamy wydolność układu krążenia, na które piętro wyjdzie pacjent bez zadyszki, bez jakiegoś przytułu, takiego przyciśnięcia w klatce piersiowej i konieczności zatrzymania się. Otóż to jest bardzo prosta, taka porównawcza analiza, jaka jest wydolność naszego układu krwionośnego, naszego serca. Czyli jeżeli ktoś wychodzi na pierwsze piętro i musi się zatrzymać, to znaczy, że wydolność jego organizmu jest bardzo mała. To znaczy, jakbyście kazali pobiec takiemu człowiekowi, szczególnie z obciążeniem, to się to może źle skończyć. A teraz druga strona medalu. A jak spotkacie się z kimś, kto potrafi nie tylko wejść, ale nawet wybiec na czwarte piętro, to znaczy, że jego układ krwionośny jest bardzo wydajny. Czyli z mojej perspektywy mówimy o pewnym zapasie bezpieczeństwa wydolności organizmu. Zacząłem od serca. A teraz spróbujcie sobie przenieść to na mięśnie, ścięgna i kości. Jest dokładnie tak samo. Jeżeli nie chcecie doznać urazu, złamać kości bądź w sposób znaczny uszkodzić sobie mięśnie, ścięgna, przyczepy, to dokładnie tak samo powinniśmy patrzeć na ten układ kostno-stawowy, powięzi i mięśni, czyli tak go odżywiać i tak ćwiczyć, żeby on miał zapas. Ten zapas w sytuacji krytycznej pozwoli przetrwać albo pozwoli nam na to, że nie złamiemy nogi. Tak? I teraz, czy możemy to zrobić używając medycyny fundamentalnej? Oczywiście, że tak. Medycyna fundamentalna, przypominam, to jest dieta, suplementacja, zioła, fitoterapia, odpowiedni relaks, sen, aktywność fizyczna. Wszystkie te czynniki bierzemy pod uwagę. Teraz skoncentrujemy się na suplementacji. I tu są trzy propozycje. Po pierwsze, ekstrakty ziołowe Arprepain. To są kapsułkowane ekstrakty ziołowe i to są zagęszczone, silne, stężone ekstrakty, które są zagęszczone nawet dziesięciokrotnie i więcej. Później mamy kolagen liposomalny. To jest bardzo ważne. Hydraty kolagenu liposomalnego, różnych kolagenów i syrop zdrowe stawy Arthroflex. Dlatego, że każdy z tych preparatów będzie miał inny wpływ na nasz organizm, będzie miał inny punkt uchwytu. I zaraz to wyjaśnię. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Dawno rozmawialiśmy o aloesie. Myślę, że wiecie o tym, że ekstrakt z aloesu przyłożony na skórę w postaci takiego okluzyjnego opatrunku powoduje przyspieszone gojenie tkanek, w tym również przyspieszone wchłanianie się siniaków. Tak? Proszę o tym pamiętać. Także możemy mieć również nie tylko stłuczenia, czy warto pamiętać o tym, że zaraz przejdziemy sobie, powiemy sobie o tym wzmacnianiu organizmu przez dietę i suplementy, ale mogą nam się przytrafić również dziwne rany i urazy w sporcie. Kiedyś się mówiło sport to zdrowie, no teraz dzisiejsze spotkanie pokazuje Wam inny aspekt sportu, czyli urazy. Czyli jeżeli mamy naruszenie ciągłości tkanek, skrwawienie, często taki uraz w sporcie wymaga interwencji lekarza i bardzo często wymaga dezynfekcji rany, a nawet często podania surowicy przeciwtęczowej. Niektóre rany, żeby nie było blizny, żeby to się goiło szybciej, wymagają zbliżenia brzegów rany poprzez założenie szkół chirurgicznych. Tak? I teraz, czy Waszym zdaniem gojenie rany będzie szybsze i lepsze, jeżeli my się będziemy dobrze odżywiać? Czy gojenie rany będzie szybsze, jeżeli będziemy głodni i niedożywieni? Jakie jest Wasze zdanie? Pomyślcie sobie. Dokładnie, jeżeli zgadzacie się ze mną,
że dostarczanie odpowiedniej ilości białka, mikroelementów, czyli wprowadzenie organizmu w dobrostan, przyspieszy regenerację tkanek, to jest moim zdaniem to właściwe podejście. Taki właśnie jesteśmy zespołem, że patrzymy holistycznie na ten organizm i staramy się, żeby ten organizm był w dobrostanie. Możemy sobie naciągnąć czy naderwać mięśnie. Ja już nie wspominam o tym, słuchajcie, że można przeziębić mięśnie albo przeziębić nerwy zaopatrujące mięśnie. Nie wiem, czy kogoś z Was sieknęło w plecach z powodu zawiania. Mnie nie tak dawno było, jak było minus 17 stopni, wybiegłem rano o 6 rano, żeby wynieść śmieci, bo śmieciarze wywozili rano o 6 śmieciarką śmieci. Ja sobie przypomniałem, że dzień wcześniej niestety tego nie zrobiłem i zasuwałem w te minus 17 stopni, rozgrzany, wybiegłem na zewnątrz, wziąłem ten ciężki kosz i wytargałem go przed dom. I to się skończyło niestety zawianiem mięśni, nerwów i bardzo silnym bólem w plecach. No nic rozsądnego nie zrobiłem, przyznaję się, ale też mówię o tym, żebyśmy pamiętali, że do uszkodzenia mięśni dochodzi nie tylko w przypadku silnego naciągnięcia tego mięśnia bądź nieprawidłowej kierunku pracy tego mięśnia, ale również na przykład z powodu braku rozgrzewki czy zawiania. Pamiętajmy o tym. Można też sobie skręcić staw, czyli przesuwają się powierzchnie stawowe względem siebie do ułożenia patologicznego. Najczęstsze są skręcenia stawów skokowych i stawu kolanowego. Tak? Jak ktoś kiedyś miał tą nieprzyjemność, ból, obrzęk, krwiak, tak? Czasem może być uszkodzenie torebki stawowej, przyczepów, ścięgien, tak? Tego typu rzeczy. Jeżeli macie lekkie skręcenie, no to ograniczamy chodzenie. Czy mamy kończynę lekko w górze, tak? Nie bardzo w górze, tylko lekko w górze. Mamy jakąś opaskę elastyczną i zimne kompresy na początku, a później możemy stosować jakieś maści rozgrzewające przeciwbólowe, żeby się to szybciej wygoiło. Natomiast, kochani, jeżeli mamy skręcenie silne, silny ból, obrzęk i możliwość uszkodzenia torebki stawowej i więzadeł, błagam, skontaktujcie się z lekarzem, bo jeżeli tego nie ułożycie odpowiednio i nie naprawicie, to możecie mieć problemy, na przykład nawrotowe skręcenia stawu skokowego. Może się też zdarzyć, wiecie, ścięgna więzadła są niezwykle silne, ale energia, z jaką my potrafimy skakać i powoduje, że może dojść do zerwania ścięgna lub więzadła. Jest to niestety bardzo trudna rzecz i wymaga interwencji lekarza i rehabilitacji. Niezbędnym elementem leczenia, i to tak już bez ogródek, jest podawanie kolagenu, witaminy C, substancji odbudowujących typu glukozamina, chondroityna i kwas hialuronowy. Tak naprawdę w każdym wypadku, który dzisiaj opisujemy, to co mówię jest po prostu obowiązkowe. A jak możemy wzmocnić nasze ścięgna i leczyć rany i krwiaki naturalnie? No bardzo prosto. Możemy po pierwsze przygotować się lepiej do sezonu zimowego, czyli po prostu być wyćwiczonym. Możemy suplementować się odpowiednio, możemy się prawidłowo odżywiać. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, medycyna fundamentalna to jest ten najważniejszy element. Czy kolagen jest tematem, na który warto zwracać uwagę przy takich urazach? Moim zdaniem bezwzględnie tak. Kilka rzeczy, które warto przypomnieć, kochani, z kolagenem. Po pierwsze, kolagen nie dostajemy raz na całe życie. Jeżeli komuś zależy, żeby był zdrowy, musi po prostu kolagen dostarczyć przez całe życie, dlatego że produkcja kolagenu z wiekiem po prostu maleje. Od mniej więcej 25 roku życia ilość kolagenu, produkcja kolagenu drastycznie spowalnia. No dobrze, kochani, często rozmawiamy, szczególnie w gronie szanownych lekarzy,
Czy aminokwasy i peptydy z kolagenem się wchłaniają? Bardzo długo wydawało mi się, że jednak nie. Okazało się, że pojawiają się coraz częściej publikacje, tutaj jest jedna z nich, pokazująca, że warto suplementować nawet kolagen w całości, czyli całe cząstki kolagenu, dlatego że organizm sobie świetnie z nim radzi. Ja już nie wspominam o tym, jak macie postać liposomalną. Liposomy to są takie ciężarówki, które wwożą ten kolagen do naszego organizmu w całości. I rzeczywiście badania pokazują, że kolagen podawany doustnie się po prostu wchłania. Wcale nie musi być rozbijany na peptydy czy aminokwasy. To było wielkim dla mnie zaskoczeniem. To było takim wielkim zaskoczeniem, jak to, że serce i mózg się potrafią regenerować. A czy kolagen to tylko skóra naczynia krwionośne? No w okresie zimowym warto pamiętać, że jeżeli będziecie wcześniej się przygotowywać i suplementować kolagenem, to 90% suchej masy organicznej kości to kolagen w połączeniu z minerałami. Czyli ten kolagen, słuchajcie, to jest nie tylko piękna skóra, tak? Czy ścięgna, czy stawy, to również silne kości. Ile tego kolagenu suplementować? Przyjmuje się, że od 25 roku życia do 60 około 5 gramów dziennie. I oczywiście można go dostarczać z dietą, ale ponieważ to jest trudne. Trudne dlatego, że wymaga ogromnej systematyczności, a my jesteśmy leniwi, często nie mamy czasu. Dlatego kolagen łatwiej jest po prostu uzupełniać do zbilansowanej diety poprzez podawanie suplementów. Natomiast od 60 roku życia, szanowni państwo, 10 gramów kolagenu dziennie. I teraz możemy wziąć sobie kolagen liposomalny. Specjalna formuła, która do tego jest stworzona, ma bardzo szerokie działanie. Czyli proszę pamiętać o tym, że suplementy, ekstrakty ziołowe, czy nawet kolagen liposomalny, nie jest tylko jedno działanie. Bo zobaczcie. W formule kolagenu liposomalnego macie działanie przeciwoksydacyjne, wspomaganie krążenia żylnego, naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne, poprawa budowy syntezy białka, budowy komórek, poprawa jakości skóry włosów, paznokci, pobudzanie fibroblastów tkanek skóry, które wytwarzają kolagen do wspierania jego produkcji, poprawa metabolizmu enzymów. Uwaga, odpowiedzialnych za kontrolę stanu zapalnego. Czy w urazach zimowych, kontuzjach jest stan zapalny? Oczywiście, zawsze. Zatem podawanie takiej mieszanki, zobaczcie, będzie miało bardzo szeroki wpływ na poprawę naszego stanu zdrowia. Czyli zobaczcie, myśmy sobie połączyli fosfolipidy, które to są nośnikiem liposomalnym, różnymi rodzajami kolagenu, przede wszystkim kolagenem morskim, ale tu jest fajna rzecz. Kapitalna jest, nie wiem, czy pamiętacie, albo czy lubicie taką zabawę, tu jest też membrana białka jaja kurzego w proszku. To jest świetna rzecz, naprawdę kapitalna, odżywcza. Tam jest specyficzna budowa tych kolagenów, w związku z tym zachęcam do tego, żeby też pamiętać, że w tym kolagenie liposomalnym one są. To jest taka wewnętrzna błonka, która jest pod skorupką jajka. Pamiętam, jak jajko na miękko sobie jadłem, to zawsze tą błonkę biała jajka kurzego sobie wcinałem. Drugi preparat, o którym troszeczkę więcej, tutaj bardziej trochę o ziołach powiemy sobie, to jest mieszanka stężona z ekstraktów ziołowych. No i tutaj znowu zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że rekomenduje się przede wszystkim na zdrowe stawy i chrząstki, to proszę pamiętać, że to jest też mieszanka, która będzie na przykład wspierała odporność organizmu, będzie pomagała nam w poprawie równowagi hormonalnej, tak? I również będzie wspomagała funkcję tkanki mięśniowej, nie tylko chrząstki i nie tylko kości, tak? I nie tylko stawy. Czyli tak. Takie szersze spojrzenie. Ekstrakty, które są tutaj,
To jest na przykład Sosna Górska, tak? Czyli to jest aktywność, sprawność chrząstki. To jest kadzidłowiec indyjski, czyli to jest to korzystny wpływ na układ kostno-stawowy, tak? To jest też bardzo ważne, bardzo pozytywnie wpływa na sytuację zdrowia osób ze stanami zapalnymi. Jeszcze wchodzę w tej chwili jakieś tam niuanse dotyczące enzymów, lipooksygenazy i tak dalej. Natomiast to jest ekstrakt z kadzidłowca, który polecam każdej osobie, u której występuje stan zapalny. Podobnie ekstrakt z wierzby białej, kora wierzby białej. Słynna ze swojej właściwości wspomagających u osób ze stanami zapalnymi, czyli pamiętajcie, mieszanka artrytyn. Kolejna wiązówka błota, również ten sam wpływ. Normalizacja procesu w organizmie i stanu zapalnym. Przepraszam. Czypota poszysta, która wpływa na układ odpornościowy. Molibden, który jest elementem prawidłowej metabolizmu aminokwasów siarkowych. No i ostatni z przypominanych dzisiaj preparatów to jest syrop. Syrop. I teraz tylko takie króciutkie przypomnienie. W kapsułce macie pół grama substancji aktywnej, natomiast w syropie w jednej dawce macie mniej więcej 30 gramów. Przepraszam. W związku z tym różnica między syropem i kapsułką polega na tym, że w kapsułce macie stężone ekstrakty ziół, a w syropie macie trochę ekstraktów ziół i bardzo dużo substancji budulcowych. Czyli po to w farmacji wymyślono dwie postacie, kapsułki i syrop, żebyśmy z jednej strony w kapsułce mogli podawać substancje ziół, a w syropie mogli podawać bardzo, bardzo dużą dawkę glukozamin, tak, kwasu hialuronowego, chondroityny, czyli tych wszystkich elementów niezbędnych do regeneracji stawów, bo proszę pamiętać, że nie ma takiej możliwości, żebyście te substancje budulcowe przyjęli z posiłkiem. Nie ma takiej możliwości. Glukozamina nie występuje naturalnie w posiłkach. Czyli musimy ją suplementować, a nie ma zdrowych stawów, jakby podamy tylko chondroityny i kwas hialuronowy. Musi być również glukozamin. Proszę o tym pamiętać, to jest jeden z największych dowodów na to, że suplementacja jest człowiekowi niezbędna do zdrowia. Warto o tym pamiętać, to jest jeden z takich książkowych przykładów, że nie wszystko niestety, co potrzebuje organizm, znajdziemy w jedzeniu. Po to potrzebujemy suplementacji. Pani, bardzo pięknie dziękuję za uwagę. W związku z tematem dzisiejszego spotkania życzę Wam cudownych ferii, wspaniałego wypoczynku. Zawsze, kiedy jesteśmy gdzieś aktywni, żebyśmy byli zdrowi, silni. I proszę, pamiętajcie o tym, że odpowiednie przygotowanie do wysiłku fizycznego w bardzo wielu wypadkach po prostu pozwoli Wam być szczęśliwymi, oddychać głęboko piersią i cieszyć się tym wszystkim, co Was otacza, a nie wylądować w szpitalu albo gdzieś w toboganie i żeby Was ktoś zwoził z tej górki, bo sobie skręcicie nogę albo nie daj Boże ją złamiecie. Także życzę wszystkiego dobrego, pięknie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. A jeżeli macie jakieś pytania, czy chcielibyście poprosić o jakąś pomoc w doborze suplementów, zapraszam, korespondencja mailowa pytania@wiloway.com.